drodzy wiemy, jest dzisiejsza Ewangelia poświęcona uświadomieniu nam, jak bardzo ciężko jest człowiekowi osiągnąć zbawienie. Przypowiedź, o której mówi Pan Jezus, pokazuje z jednej strony ogrom miłosierdzia Bożego, ogrom polegający na tym, że król, który robi gody dla swojego syna, przymusza niemal wszystkich, których napotka, których napotkają, niego słudzy, żeby przyszli na tego dobrych i złych nawet. Oznacza to, że zarówno tych, którzy są godni, jak którzy są niegodni. Tak dobry jest i miłosierny Pan Bóg, że nawet tych złych zaprasza na gody swojego syna. Tym królem jest, gospodarzem jest sam Bóg Ojciec, który zaprasza na gody swojego syna, na święte mistyczne zaślubiny naszego Pana Jezusa Chrystusa z całą ludzkością, który poprzez swoją mękę, poprzez swoją krew, poprzez swoje dzieło zbawcze zaślubił całą ludzkość, stał się oblubieńcem wszystkich dusz, za które przelał swoją przynajdroższą krew. I tak bardzo Bogu zależy na tym, ażebyśmy z tych godów skorzystali, że wysyła swoich sług, swoje sługi po to, żeby wręcz przymuszali dobrych i złych, tych, którzy są godni, którzy są w łasce, jak i tych, którzy są w grzechu śmiertelnym, którzy trwają w ciemności, którzy jeszcze się nie nawrócili. I słudzy chodzą po całym okręgu ziemskim. Tymi sługami są najpierw apostołowie, później wszyscy posłani przez Pana Jezusa biskupi, kapłani, którzy przymuszają, zapraszają wszystkich, których napotkają, gdziekolwiek ich spotkają, do tego, żeby przyszli na Pana Jezusa Chrystusa, ażeby stali się dziećmi Kościoła Świętego, ażeby zjednoczyli się z Chrystusem, z Jego łaską, by Jego łaska oczyściła ich duszę. Dobrych i złych, tych, którzy czynią dobrze, i tych, którzy błąkają się, którzy grzeszą, którzy tkwią w grzechu. To wielkie jest miłosierdzie, które Pan Bóg oferuje ludzkości. Jednocześnie to miłosierdzie ma swoje granice w tym znaczeniu, że Bóg nie zmusza żadnego człowieka, ażeby ten przyszedł i ze złamaniem jego woli, przy ograniczeniu jego woli, żeby został zbawiony. Pan Bóg stworzył dla tego człowieka jako istotę rozumną, jako posiadającą własny rozum, własną wolę, ażeby mogła sama się zdecydować, czy pójdzie na tego, czy nie. I Pan Bóg chce, żebyśmy odpowiedzieli w sposób świadomy na to zaproszenie. On nie chce, żebyśmy Go kochali bez naszej zgody, byśmy byli do tej miłości zmuszeni. Musimy kochać Go świadomie, jako świadomy wybór, żeby dokonać świadomego wyboru miłości Pana Boga. Jeżeli tego nie dokonamy, to On nas nie zmusi do tych godów. Jednocześnie widzimy jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Jakkolwiek słudzy zmuszają niemal wszystkich dobrych i złych do przyjścia na te gody, a więc i ludzi żyjących dobrze, jak i grzeszników, to nie oznacza to, że każdy może zajść do stołu. Ten, który nie ma na sobie szaty godowej, zostaje wyrzucony z godów, zostaje wyrzucony z Kościoła Świętego, ażeby na wieki cierpiał. Dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że jakkolwiek i źli mogą przyjść do Kościoła Świętego, stać się jego członkami, to muszą oni posiadać tę szatę godową, która jest szata uświęcającej łaski, która jest bycie prawdziwie w Chrystusie poprzez zjednoczenie się z Jego łaską. Tak więc można przychodzić do Kościoła, będąc złym, będąc grzesznym, będąc w stanie grzechu, ale jeżeli zasiada się już do tych świętych godów, to trzeba mieć na sobie szatę godową, trzeba być odpowiednio przygotowanym na świętowanie razem z Synem Bożym, razem z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ktoś się nie przygotuje, to zostaje wyrzucony i ten będzie musiał na wieki cierpieć. Zatem miłosierdzie, które głosi Pan Bóg, nie jest tym miłosierdziem, które głoszą moderniści, którzy praktycznie już
zapomnieli albo przemilczają prawdę, albo nie wierzą w wieczne potępienie, bo właśnie tego symbolem jest wrócenie do ciemności zewnętrznych, jest tylko płacz i zgrzytanie zębów. Nie, Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i dlatego będzie musiał odpowiadać ze swoich uczynków. Będzie musiał odpowiadać z tego, czy dał się zaprosić na gody, czy też nie. Wiemy, że nie wszyscy przyszli na gody, wielu się wymówiło, a wielu z tych, których posłał Pan Bóg, zostało zabitych. Są męczennicy, którzy głosili Słowo Boże, których zabili ci, którzy nie chcieli słyszeć o wielkim miłosierdziu Pana Boga, o wielkiej miłości, o ukrzyżowanej miłości, jaką jest Pan Jezus Chrystus. Zatem musimy po pierwsze przyjść na tego, to musimy stać się członkami Kościoła Świętego, jesteśmy już nimi, ale też musimy mieć szaty godową, musimy dbać o to, żeby nasze dusze były czyste, a żeby nie były splamione żadnym śmiertelnym grzechem. Bo nigdy nie wiemy, w którym momencie Pan Bóg zażąda od nas zdania rachunku z naszych uczynków. W którym momencie Pan Bóg zapyta się nas, dlaczego nie mamy szaty godowej. Jeżeli nie będziemy mieli tej szaty godowej, jeżeli nie będziemy żyli w tym momencie w stanie łaski uświęcającej, to będziemy na wieki potępieni. To jest najstraszniejsza kara, jaką sobie można wyobrazić. Wtedy będziemy przez całą wieczność żałować, że nie skorzystaliśmy z tak łatwej do uzyskania łaski. Ona jest dla nas trudna. Ciężko jest być dobrym chrześcijaninem i katolikiem, ale jeśli uświadomimy sobie, że czeka na nas cała wieczność, albo wieczność szczęśliwa, albo wieczność nieszczęsna, to nie ma takiego wysiłku, nie ma takiego bólu i cierpienia, którego by nie warto przeżyć dla zbawienia własnego, dla zbawienia własnej duszy. Pamiętajmy w tym rozważając Ewangelię Świętą o tych wszystkich, których posłał Pan Bóg, by zapraszali na ucztę, na uczestniczenie w tej uczcie miłości, uczcie Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tych, którzy są szczególnie posłani, o kapłanach i biskupach, których ciąży wyjątkowo ciężki obowiązek rządzenia Kościołem Świętym, pracowania dla zbawienia duszy, pracowania dla rozmnożenia się tego Kościoła jak najbardziej, którzy są też odpowiedzialni za to, żeby ci, którzy przyszli na gody, żeby mieli tę szatę czystą, lśniącą, szatę nieskalaną, szatę łaski, żeby mieli oni siły i wytrwałość do służenia Panu Bogu, żeby byli prawdziwie sługami Boga Ojca, którzy pracują dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła Świętego i w ostateczności, dla większej chwały Boga i dla zbawienia duszy. Szczególnie dzisiaj, gdy mamy niedzielę, w której trzecią modlitwą jest modlitwa o de propagandy fideo, poświęcona propagowaniu świętej wiary. W tej modlitwie zawieramy całą misyjną działalność Kościoła Świętego, czy to świeckich, czy duchownych, zwłaszcza duchownych, czy też wszystkich tych, którzy są szczególnie za to odpowiedzialni. Prosimy o to, żeby było ich jak najwięcej, żeby byli jak najświętsi, jak najlepsi i jak najpełniej i solidniej wykonywali zadanie, które dał im Pan Bóg, by byli świętymi kapłanami. Święty Jan Kanty, patron miasta Krakowa, który był z jednej strony uczonym kapłanem, był profesorem Akademii Krakowskiej, ale był równocześnie świątobliwym kapłanem, który odznaczał się wielkim miłosierdziem, przebaczeniem, który zawsze dbał o najbiedniejszy, ten, który zajmował w ówczesnym świecie bardzo eksponowane, szanowane się stanowisko. On zawsze znajdował czas dla i miłosierdzi dla malutkich, dla biednych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie ten pełen Jezus Chrystus. Amen. Boże Różeńca. Niech się z nami.